nie będę się chwalił, potrafię ładnie zaśpiewać. 16.30 w Akademickim Radiu Index jest mój kolejny gość, mój i wasz tak naprawdę, Joanna Oleszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi tu znowu powracać. Miło mi nam cię widzieć i słyszeć w Akademickim Radiu Index ponownie. Słuchaj, powiedzieliśmy sobie, też powiedziałem nawet w zapowiedzi, że będziemy sobie mówić o ewolucjach, które już się zakończyły, bo podczas świąt mogliśmy obejrzeć taki extended version ewolucji w TVN style. Mogliśmy zobaczyć to, co działo się podczas ewolucji od listopada do... marca, lutego? Do połowy marca, tak. Tak, mogliśmy zobaczyć wszystko. No właśnie, jak się czujesz jako dziecko Ewy Chodakowskiej? Muszę to zapamiętać, tego jeszcze nie grali. Dziecko Ewy Chodakowskiej, okej. Okay. Ciekawe, co na to Ewa i Lefteris. Ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, co, zbiłeś mnie zupełnie z tropu. Jestem bardzo szczęśliwa, że trafiłam pod skrzydła Ewy. Tak samo jak byłabym szczęśliwa, trafiając pod skrzydła każdego trenera tak naprawdę. Tu nie chodziło ani o gdzieś tam sławę, ani o splendor, prestiż. Chodziło o to, żeby trafić do osoby, która trafi do mnie. I tak się stało. Jestem za to wdzięczna i... och. Było wspaniale, no. Czuję się świetnie, czuję się coraz lepiej, dalej trenuję, nie przestaję, dalej działam, więc z każdym tygodniem ta fizyczna strona i psychiczna też się poprawia cały czas, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało w tym momencie. Czy wiesz, powiedziałem o tym dziecku, dlatego że ja pamiętam wasze wystąpienia telewizyjne i tam dość często takie szpileczki były wkładane, że ty jesteś prymuską. Nie, słuchaj, teraz już jesteśmy po programie, tak? Już mi nie obowiązuje kontrakt, teraz mogę powiedzieć, tak, że magia, prawda czasu, prawda ekranu tak naprawdę i wiele rzeczy było robionych na pewno pod kamerę, na pewno pod publikę, natomiast no, ciężko mi jest powiedzieć, że z niektórymi elementami się utożsamiałam na 100%, no bo tak nie było. I robienie ze mnie takiej prymuski, no... no okej, okay, dobra, to było chwytliwe, to był czysty populizm, można tak to określić, dlatego że Ania, która ze mną była w programie, też dała z siebie 100%. Nie mówiono o tym aż tak wiele, być może dlatego, że Anka nie ćwiczyła, nie była w stanie ćwiczyć, bo jeżeli nosisz na sobie 100 kg i te 100 kg musisz z siebie zrzucić, żeby zacząć ćwiczyć, bo obciążenie kręgosłupa, wszystkich stawów jest tak ogromne, że no nie jesteś w stanie wykonywać tych ćwiczeń, no to nie jest spektakularne, tak? To nie jest pot, który się leje strumieniami, to jest chodzenie, to jest bieganie, no ile można pokazywać osobę, która chodzi, biega po lesie. A Agnieszka, no Agnieszka cóż? Agnieszki życie się potoczyło trochę inaczej. Tuż po zakończeniu programu okazało się, że będzie mamą, także to już w ogóle zwrot o 180 stopni. A to jest ciekawa historia, bo pamiętam, że przecież jak była prezentacja uczestniczek, to ona mówiła właśnie, że jej się związek rozpadł. Tak, rozpadł jej się związek. W ogóle przez te kilka miesięcy programu przeżywałyśmy brazylijską telenowelę na łączach telefonicznych i internetowych z Agnieszką. Agnieszka się pozbierała bardzo szybko, spotkała mężczyznę swojego życia i dorobili się już właściwie, dorobili się potomka, także, czy potomkini, jeszcze nie wiem. Wchodzimy w takie kulisy trochę teraz, można powiedzieć, tego, co działo się tak, poza anteną. Ewolucje po ewolucjach, tak? Dobrze, ale może teraz zejdźmy znowu zejdźmy na ziemię i wróćmy do głównego tematu. Co dzieje się teraz u ciebie po programie? Czy dalej prowadzisz zajęcia z ekipą, która się spotyka? Jak to teraz wygląda? Bo wiem, że ta ekipa też miała okazję ćwiczyć z Ewą Chodakowską. Tak, to w ogóle była świetna historia, dlatego że to nie było do końca zaplanowane i mieliśmy taką przyjemność ten trening, który miał być treningiem personalnym, przekuć w trening całej grupy, co dodało takiego jeszcze większego powera wszystkim, którzy z nami wtedy ćwiczyli i którzy ćwiczą do tej pory, dlatego że grupa się oczywiście nadal spotyka. I ku mojemu zaskoczeniu się powiększa. I przychodzą coraz to nowe osoby, które na przykład podczas Wielkanocy oglądały program, zobaczyły gdzieś tam, ile można zdziałać w ciągu kilku miesięcy i nagle się przekonały, że aha, to może jednak ja też spróbuję. I okazuje się, że można, przychodzą osoby naprawdę w przeróżnym przekroju wiekowym, bo są to i osoby 20-letnie i 30 i mamy 3 czy 4 panie ponad 50-letnie, które przeprowadzają swoich synów na te zajęcia, także to jest po prostu jakiś czad totalny, naprawdę.
jest świetna energia, jest świetna atmosfera. Nie, jak się mogę pochwalić, to... Chwal się. Masz swoje 5 minut w Akademickim Radiu Indeks, więc chwal się. Będę się chwalić, okej. Okay. Wciągnęłam w treningi i w taki zdrowy tryb życia cały swój dział, w którym aktualnie pracuję. Wszystkie kobity, że tak powiem, z którymi siedzę biurko w biurko, trenują u mnie. Namówiłam wszystkich do zdrowego stylu życia, który przejawia się tym, że nie mamy problemów, żeby o 13 usiąść wszyscy i zjeść obiad, który zamawiamy gdzieś tam jakiś fitness na parze, tralala, super zdrowe rzeczy. Właśnie wyrwałam się, żeby do was przyjść z bardzo fitnessowego grilla, który dzisiaj planujemy, także pozdrawiam ekipę, która już pewnie baluje. Fitnessowy grill to marchewka zamiast kiełbasy? No to jakieś pomidory, wiesz, cukinia, ogórek, wszystko jest możliwe. Także to się wszystko cały czas toczy, to wszystko rozszerza swoje kręgi działania i to jest piękne, że ludzie jednak dalej chcą, to nie jest tak jak z tak zwaną dietą, że od 1 do 30 jestem na diecie, czy od 1 do 30 ćwiczę, potem już to nie będzie potrzebne, tylko ludzie zaczynają faktycznie zauważać, że trzeba być systematycznym, trzeba to ciągnąć cały czas, żeby to miało rezultat jakiś. Do tematu wrócimy już za chwilę, teraz chwila z muzyką Gorillaz i Dirt, 25 minut pozostaje do godziny 17. Akademickie Radio Index. Zielona Góra Muzyki. 20 minut pozostaje do godziny 17. Powracamy do zdrowego trybu życia w Akademickim Radiu Index. Joanna Oleszkiewicz jest moim i waszym gościem. No właśnie, zdrowy tryb życia. Święta mieliśmy ostatnio i powiedz, czy tam było coś takiego. Było tak. Coś takiego, coś tam zagościło, rodzinne wyjazdy, rodzinne spotkania, rodzinne jedzonko. I jak to wyglądało u ciebie teraz? Bo wiem, że jak spotkaliśmy się przed świętami Bożego Narodzenia, to mówiłaś, że nie, tam coś tam trochę. A ciekawe, jak to wyglądało teraz, bo zastanawiam się, czy na przykład teraz, jak tak ćwiczysz intensywnie, to czy możesz sobie pozwolić na taką chwilę grzechu, jakąś tam... Pozwalam sobie, to nie następuje często i to nie jest tak, że przychodzi sobota i nagle puszczają mi wszelkie lejce, jeżeli chodzi o zdrowe jedzenie. Nie. Święta to jest taki szczególny czas, tym bardziej spędzane nie jakby we własnym sosie, we własnej rodzinie, tylko jeszcze wyjeżdżaliśmy do rodziny, nie wiem, do moich przyszłych, niedoszłych jeszcze teściów. O tak. No i to jest zupełnie inny klimat też. Trzeba się przed teściową uśmiechnąć ładnie i powiedzieć, że było smaczne, bo było smaczne. No nie mogę powiedzieć, że nie, ale żal, nie spróbować. Bo tam ktoś cię kopie nogą pod stołem. Nie, takiej sytuacji nie ma. Jest naprawdę fajny klimat, ale no nie ukrywam. Po to ćwiczę i po to też wylewam z siebie siódme poty, żeby od czasu do czasu móc sobie pozwolić na takie odstępstwo od reguły. Bo i tak wiesz, że jak wrócisz po świętach do domu, to i tak musisz to wyćwiczyć. To będzie ciężka praca, tak. Dokładnie. Ile ćwiczysz tak w ciągu tygodnia? Sześć razy w tygodniu. 6 razy w tygodniu i przez 5 dni w tygodniu ćwiczę 2 razy dziennie. Dobrze, to poznajmy plan treningowy Joanny Oleszkiewicz. Słucham, już sobie zapisuję, proszę od razu cię sobie bardzo rozpiszę. Proszę cię bardzo, rano, przed pracą, 45 do 60 minut biegania albo basen. Zależy od tego, co to za dzień, bo okazuje się, że tam różnie bywa, tak? Różnie jest z chęciami, różnie jest z mocą przerobową w ciągu miesiąca. Po południu, po pracy, poniedziałek, środa, kettle albo trening na siłowni. Wtorek, czwartek, trening z grupą. Czwartek po pracy jeszcze po tym porannym bieganiu bądź basenie, po pracy jest jeszcze siatkówka firmowa, bo chodzimy całą firmą na siatkówkę, potem wieczorem jest trening z grupą, a weekend jest zupełnie dowolny i robimy przeróżne rzeczy na siłowni, tudzież na basenie, tudzież biegamy, jeździmy na rolkach, na rowerze, także aktywności fizycznych jest mnóstwo, możliwości jest... Tak, i integracji ile jeszcze jest z grupą twoją? No bo zobacz, to łączysz przyjemne z pożytecznym, spotykasz się z ludźmi, integrujecie się, ale też ćwiczycie. Tak, i to jest, powiem ci, że to, że ćwiczymy w grupie, to jest największy... Ja mam wrażenie, że mówiłam już o tym, jak byłam u ciebie ostatnim razem. Myślę, że tak, mówiliśmy chyba też o tym właśnie, że... Grupa to jest jednak niewyobrażalna motywacja. Świadomość tego, że przychodzisz, że widzisz, nie wiem, nie uwłaczając nikomu, broń Boże, że 50-letnia kobieta pełna sił i wigoru obok ciebie jest w stanie wykonać to ćwiczenie i myślisz sobie, no jasna,
cholipka, no ty nie zrobisz, no ona robi, to ja też zrobię, no co ja nie zrobię, no ja nie zrobię. Ja nie dostanę. Ja nie dostanę, no, więc idąc tym tropem, naprawdę ta energia, która przepływa między grupą, jest niewyobrażalna i nie da się tego porównać z niczym innym. Kto trenował indywidualnie, a potem zaczął z grupą, ten wie, a kto trenuje dalej indywidualnie i jest mu ciężko, bardzo polecam. Grupa to jest naprawdę świetna sprawa. Poznaliśmy twój plan treningowy, to teraz poznajmy twój plan żywieniowy, ale wchodzę w szczegóły dzisiaj. Nie, no tak powiedz, bo to też jest ciekawe, jak ty teraz się odżywiasz. Czy trzymasz się dalej tego, co ci pani dietetyk ustaliła w trakcie ewolucji, czy jednak już kombinujesz i próbujesz trzymać się, ale dodajesz coś swojego? Znaczy tak, zawsze od początku programu powtarzałam jedno, że my nie miałyśmy rozpisanej diety takiej, że miałyśmy odmierzone miarką tyle kaszy, tyle tego, tyle śmego, tyle owego. My na początku miałyśmy w cudzysłowie wyprany mózg przez panią dietetyk z informacjami, co powinno się jeść, w jakich dawkach, jak łączyć jedno z drugim i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę przez cały okres trwania programu my kombinowałyśmy. Próbowałyśmy różnych rzeczy, próbowałyśmy zamieniać pewne rzeczy, odstawiać sól, cukier, sztuczne jakieś przyprawy, dokładać ziół więcej, dokładać, nie wiem, czosnku, papryki, wszystkich tych rzeczy, które są zdrowe, tak, dla organizmu. I to było widać u Ani, która do tej pory używała mnóstwo przypraw i też widać było u niej, że tam zupki chińskie wręcz się wylewały z tych szafek. Tak. A potem Szymon powiedział właśnie, że okazuje się, że są rzeczy, które można zastąpić. Tak, no kwestia jest tylko tego, żeby sobie to uświadomić, żeby wypróbować, żeby mieć nie tyle świadomość, że aha, wiem, że mogę to zastąpić tym, tylko żeby spróbować, że naprawdę tak to się sprawdza, że nikt nie robi nas w konia, że naprawdę to działa. Nauczyłaś już się robić zdrowe zakupy, bo jak byłaś pierwszy raz u mnie, to pytałem się właśnie o to, czy sprawdzasz etykietkę. Tak. A chyba teraz jest tak, że wchodzisz, aha, to zdrowe, to zdrowe, to zdrowe do kasy. Wiele rzeczy tak, wiele rzeczy już poznałam, wiele rzeczy znam, o wielu rzeczach wiem, zaczynam robić coraz częściej zakupy warzywne na ryneczku warzywnym, a nie wiem, po sieciówkach, po sklepach, które są czynne całą dobę na przykład. I zaczynam, jestem coraz bardziej wybredna, jeżeli chodzi o to, co wybieram na swój talerz. Ale fakt faktem, że zaczęłam się uczyć już w trakcie programu, teraz jest mi trochę prościej, ale cały czas kombinuję, cały czas szukam nowych smaków, szukam nowych przepisów i z tego też mam ogromną frajdę. To sieciówki muszą uważać na siebie. Dlaczego? Jeszcze takie zdjęcie w ogóle z grwią. Tych klientów nie obsługujemy. O, dziękuję ci bardzo. No, czy wiesz, bo zobaczą, że będziesz wybiegała w tych owocach, powiedzą, no tak, powie potem, że mamy nieświeże. Nie, to nie chodzi o świeżość czy nieświeżość, tylko o jakość, bo idziesz na rynek warzywny, tak, owocowy, wiesz, że ten, nie wiem, burak jest z okolic Zielonej Góry wykopany tam wtedy i wtedy, a nie zastanawiasz się, czy ktoś go przywiózł, nie wiem, z Hiszpanii, z Chin czy z Portugalii po miesięcznym transporcie. Tak, i nie myślisz, że płyną statkiem, potem samolotem, tak, potem jeszcze w samochodzie, potem na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Tak. Moglibyśmy sobie tutaj dyskutować o dietach, o ćwiczeniach po prostu przez cały dzień, może w ogóle zróbmy rekord Guinnessa, pobijmy w mówieniu o diecie, to będzie coś. Zróbmy dzień zdrowia fizycznego i psychicznego i mówmy cały dzień o dietach, o treningach. Pomyślimy nad tym. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym radiowym studio. I ja również, było mi bardzo miło. I jeżeli mogę skorzystać z okazji, to zapraszam wszystkich na treningi. O. Właśnie, kiedy, gdzie i kto prowadzi? Prowadzę, tak jak powtarzałam to zawsze. Nie tyle prowadzę, co przedstawiam te ćwiczenia, przekazuję dalej, bo nie mam uprawnień trenerskich, więc nie jestem w stanie trzymać pieczy nad ludźmi tak do końca, jakbym chciała. Prowadzę te treningi ja. Treningi odbywają się o godzinie 21.30, więc dość późno, we wtorki i w czwartki, w Krzywym Kominie, a dokładniej mówiąc w sali tańca Spoko, to jest to podwórko na Fabrycznej, właśnie gdzie jest Krzywy Komin, ostatni budynek na wprost od wejścia na podwórko, do budówka taka piękna. Zapraszam naszych słuchaczy na treningi. Ja również. Joanna Doszkiewicz była gościem Akademickiego Radia Indeks. Jeszcze ci muszę jakąś ładną piosenkę na do widzenia zagrać. A koniecznie. Może być? Cudo. Dziękuję. Również dziękujemy. 14 minut do 17.